Cześć, siemanko, witamy w kolejnym vlogu. Pierwszy vlog z prac pożniwnych i ruszamy z podorywką. Tego jeszczeście chyba nie widzieli, a jak widzieli, to gdzieś tam w urywkach. To co zrobić? Rozkręcić. Rozkręcić? U ciebie to w ta struna. W końcu się wziąłem, ustawiłem te pługi. To też dobra, zostaw może, bo o tak o. Od dwie, to na miedzę to trzeba narzucić. No mówię. No. Tu mówię zostaw, bo nie chcę. No myślałem, że aż tak głęboko idą, że... Tak dla informacji, godzina 19:02, dzisiaj 31 lipca i tak, ja w sumie zacząłem wczoraj, zaczęło się od talerzowania trochę wieczorem i dzisiaj cały dzień robiłem podorywki. Jutro siejemy wapno, no i podorywek ciąg dalszy. Co do pługów, kupiłem je w tamtym roku w styczniu. W styczniu kupiłem, a zaczyna go trochę ściągać, no standardowo. Wracając, kupiłem w styczniu, chciałem je sprawdzić w tamtym roku w sierpniu po żniwach, też na podorywkę. Właśnie miało być w tym vlogu co z prac pożniwnych ode mnie, tam było siane wapno, podorywka, siew poplonu i tak dalej, ale ni cholery nie dało się tych pługów ustawić. Mnie już tak wtedy kurwica wzięła, za przeproszeniem. Straciłem do nich cierpliwość, przełożyłem ino kółko i orałem moimi dwójkami. No później się tam wiadomo, no Łukasz wam macha. Później się blokada, obudowa mechanizmu różnicowego rozleciała. Ale to już mówiłem. No i dzisiaj tak z dziadkiemśmy wzięli, mówię dawaj spróbujemy. No to dawaj, zostało zakręcona stopka, piętka, jak zwał tak zwał, za ostatnią skibą. To co jest praktycznie w każdych pługach takiego typu. No kółko założone, wiadomo, tam wyregulowane trochę wszystko. Pojechałem, jakoś orały. Zaorałem jeden kawałek 50-arowy. No i o korzeń ujebałem ostatni lemierz, czwarty. Przyjechałem do domu, przełożyłem, no i jak przełożyłem ten lemierz, te pługi zaczęły idealnie orać. Nie wiadomo, przypnąć się przypnął, jak to te małe podorywki. Ale... O, jak to zawołanie. Właśnie jak jest za dużo słomy, czy też słoma dobrze nie pocięta, to taki jest efekt. Stój! Bo to trzeba ręką albo nogą. Dobra, rusz do przodu, opuść trochę i to rozciągnij wszystko i dalej. O! Ciekawe, czy wy coś widzicie. O, może teraz. Trochę zasłoniłem wam słońce. Jeszcze trzeba było. No i nie pójdzie. Ha! Skąd ja to wiedziałem? Stój! Nie przejdzie ciąg nawet! No stój, kurwa! Mów do słupa, a słup jak dupa, kurwa! Haha, do sąsiada! Tak się kurwa wycwanił! Mówię, że to kółko wziąć, przesunąć na przód i się nie będzie zapykać, bo tu się klinuje kurwa wszystko. Już tak mam dzisiaj cały dzień. A u mnie to nie ma? Do tyłu. Wyjedzie tam. Najwyżej się przewróci. No jak wam stanąć, żebyście widzieli, no? Najlepiej tyłem do słońca. Żeby ci się teraz ten pierwszy przejazd, nie? Jak najgłębiej, jak najszybciej. Nie no, ale mówię na trójce, jak najszybciej, jak najgłębiej się da, nie? To wtedy przepcham. Mój Jezu! Stój! Nie ruszaj! Do tyłu! Łopuść! Jak pójdzie! No i chuj! Tyle było. O, to teraz się między pierwszą a drugą słupicą zapchało. Nowość! Mi się dzisiaj nie zdarzyło jeszcze. A podorałem gdzieś z hektar. O, to. Nie, wiesz co zrób jeszcze? Pojedź do przodu i to cofnij, rozciągnij to do tyłu, bo nie przejdzie ci. O, to, do tyłu teraz. Cofaj! Dość. Starczy. Na dół! Tak a propos, te pługi to są o tako jeszcze trochę. Powinienem sobie prawą stronę trochę skręcić. Ale nieważne jak są, ważne, żeby orały. Bo to są ogólnie na 95% jestem pewny, że to są samoróbki. Tam wiadomo, zrobione na wzór tych polskich grudziądzów, ale to są samoróbki. No i nimi orać to trzeba umieć, trzeba je wyczuć. Mi się już dzisiaj trochę udało. Zresztą tutaj pierwszy przejazd ma wysoko wykoszony, drugi, następny już widać, że są trochę niżej. No i tak słomy nie ma za dużo, jest tak w miarę posiekana. to mówię, aby no w sumie aby pierwszy raz od Miedzy przejechał, tak? Bo to wiadomo jak to od Miedzy jest. Trochę ciężko, ale o, tutaj już myślę, że mu powinno iść. Dobra, wracając, o czym tam mówiłem? A, trochę się zapychały. No i to pamiętam, ale dalej nie cholery. Czekajcie, nagrywa ona? No, nagrywa, 10 minut mamy. Jeżeli będzie bez wycinania. To u mnie jest to samo, tylko u mnie jest w większości. U mnie jest w większości, nie no, jak przejdziesz dwa razy dookoła, to później już będzie dobrze, bo... Wiesz czego? A tu, tutaj stanął. Dużym tu ciął i była mokra słomacie. To mówię, tutaj też stanął, bo zawracał wtedy. I tu się zapycha. Ale jak przejdziesz dwa razy dookoła, później już będzie szło, bo raz, że niżej wykoszone, dwa, że lepiej pocięte. No tak. Mówię, aby dwa razy dookoła przemęczyć. O, no kurwa, taki sprzęt musisz zobaczyć. Dobra. Mi się wydaje, że tutaj trzeba, o tak trzeba założyć. 4. Cału nie ma. Czego? W porównaniu do tamtego roku to dzisiaj to jest poezja. Tak, mocno, ale a to, nie zapycha się, nie? No raz, że wysoko wykoszone, dwa, że od miedzy, no to standardowo. Ale jak już dwa razy dookoła przejedzie, tam już jest niżej koszone, lepiej pocięte, to już będzie szło. Może za głęboko przewala, co czy nie? Ja wiem, czy za głęboko. Aby z grupy zetrzeć. Na podkład, no w sumie nie. Nie no, dobrze jest, 10 cm nie ma. Kółko trzeba do przodu, bo tutaj się strasznie ten... nie przerzuca i się sklinuje. Jak pójdzie do przodu, to jest większy odstęp i może będzie lepiej. No. Ja to już miałem u siebie zrobić, ale brakło czasu. Bardziej tak jest. Ładne połogi, kurde. Tu były jeszcze piąte, ale ucięte, mówię, za ciężko by miał. No, może uklucze, no może 24. No to próbuj tak, no. No tam by to słomę przebrał, mówię, aby dwa razy dookoła, później już przejdzie. No? To jest automat. Ci mówię, to jest automatyczna regulacja szerokości orki pierwszej skiby. Tak ma być. Witam was teraz z mojej perspektywy. Trochę Ernest wcześniej coś tam poszprechał. Zaraz trochę ode mnie z wyjącego Władysława. Obok nas 30 robi kultywatorem. To sobie podorywamy po przeżycie. Żeby dołka nie walić. Przeżycie ozimym. Vlog w ostatnio był to taki informacyjny. Vlog przeżyta jakieś, nie wiem, 2,5 tony może. Nie no, tak około 2,5 ton z hektara. Podrywamy sobie czwórkami. Tak, wody czwórki kubi. W miarę idzie, trochę trzeba ustalić, tam słomy było dużo, bo trochę się kombajn przypychał. Mokra słoma była i nie poczuł dobrze. Ale to lecimy dalej. chciałem, bo muszę skręcić. Pierwsza nie wyrzuca za dobrze. Te pługi są bardzo specyficzne, tak samo RS na roku. Nie mógł ich za dobrze ustawić. W tym roku jakoś się nawróciły same chyba. Też pewnie widzicie tu słupicę pierwszą, to tak sobie lata, ale co zrobię, nie moje pługi, to się nie będę przypierdzielał, ja kurwa to pospawał z powrotem. Te pługi tak są pospawane całe. Znowu zastało. Tak, bardzo. Co? Bardzo dobrze. Lepiej chyba. Ty, to wiesz co zrobić? Tak jak tutaj to ci idzie, ale tamta strona, nie? Kółko opuścić, a cięgło skręcić, żeby pierwsza skiba więcej brała. Skręciłem już. Jak się siedzi, to aż tak znaczy stoi nawet. Tych zwolnień prawie, że w ogóle nie słychać. No wiadomo, jak się cofa, to się cofa. Ale o tak oto... Wypadało. dwa słowa teraz mogłem, bo to pole naprzeciwko domu, co mam, robiłem kultywatorem w sobotę. Też bardzo ciekawa sytuacja się przydarzyła. Pasek mi się urwał. O ja pierdzielę, jak się zabiło. Urwał mi się pasek klinowy. Też trochę późno się zorientowałem, bo ładowania nie było. I... Dobry. Dostałem Jolkę? Nie ma. Kurwa, po chuja bieg. Jak się zapchało? No słoma sama teraz. Znam ten ból. A moja noga. O ty super. Dobra, już chyba cofniesz i będzie. Pasek się urwał, Władek się trochę przygrzał. Znowu? Nie, mówię, co się w sobotę stało. A, no. Myślałem, że znowu kurwa nowy pasek i no pół godziny pochodził. Chodź. Jakie pół godziny, jakie? A ci zaraz powiem, ile chodzi. Kurczę, byś po temperaturze odczyta. Za wysoko chyba. Godzina 58. Nie mam za wysoko. A nie wiem. O! O! Uj, tak szeroko widzę. Nagrywa. Była bardzo fajnie szyby było. Ja w lusterkę się mogę. No i patrz. I to ono teraz ty podnosi. A daj gazu. To jest odbite. A to odbite. Błąd. Nie odbija. Tak jak cofam, to czuję, jak tak lekko trze o coś. Powolej! Tak, bo wczoraj w sobotę jak zalaliśmy to pod korek i nawet poza korek. Tak. Ale kurda, będzie jeszcze łój! Pół bandzie idzie. No wlazło z 5-metrowej bandzie, no chyba z... Dwie? Nawet nie chyba. No całe 2 litry. Dawaj, dawaj! Kurwa, jaki rządek, ja pierdzielę. I numerami przepierdolnie się boi. Ja czekaj. Rzuć się. O, czekaj. A? Czekaj. Ale mogę zrzucić to słowo od razu, jak widać. Automat, nie muszę wysiadać. Nie wiem, jak to będzie widać, bo taki już pół zbrok jest. Która jest godzina? A, tak. 10 po? 20 po 8. Kurwa, jechałem w tą stronę, co wysiadałem. Było 3 po. Ale bardzo szybko przyjechał. Poprzednim przejazd się nie zapytał. obie lampy urwane. Tak, lusterką już urwał, to... Tak to wywiady i tak. Czekaj, będę jeszcze troszkę na ciemne skręcę, bo... Jeszcze nie dorzucę. Co nie robi? Nie dorzucę. Proszę? Na trójce! Kopalnie się wbiło, żeby ładnie się wbiło. Dobra! Ach tu! Łogiń! Aby pojechał! Zobaczcie, jak to wyjdzie. Na razie się wam żegnam. Ja, na dzisiaj koniec. Na razie. Także witam was w dalszej części tego vloga z prac pożywnych. Teraz jak widać, jestem z kultywatorem. Ja to na jedynce, bo tu doły. Jak widzicie, jestem na polu, na którym w tamtym roku orałem. Żyto. Robię sobie samym kultywatorem, bo chciałem się ściągnąć znowu, jak kiedyś. Samym kultywatorem stwierdziłem, że podrywki nie ma co tu robić, bo słoma była zebrana. Tam co robiłem wczoraj, podrywkę robiłem wczoraj tym płowiem czwórką. Od Ernesta tam słomy nie było zbieranej i dlatego orałem, bo później bym się tam zajebał, a pługami jakoś tam też gdzieniegdzie było ciężko, ale poszło. Tu słoma zebrana, kultywatorem idzie ładnie. Zruszę po prostu tą ziemię i niech tak nie leży, nie rośnie, bo tyle. Tego pola i tak już nie będę obrabiał, bo jest to dzierżawa po rodzinie, co prawda. Dopłat za to nie biorę. Dużo i tak nie mam, bo tu jest 40 arów tylko, ale nie biorę dopłat. Nie opłaca mi się to, przywiozłem stąd 1/3 mojego woza, co jest śmiechem. Od tamtej górki, co tam, nie wiem czy górka w ogóle widać, górka jest zaraz, jest dołek, jest górka, dopiero było zboże, jakieś takie normalne, a tam to nic nie rosło praktycznie. Także nie opłaca mi się tego obrabiać w ogóle. Zrobię to tylko po tym, co dalej, nie wiem, może dalej będę obrabiał tylko już dla wujka. Się zobaczy. Mam do zrobienia to pole, na którym też było żyto, na którego był od siewu. No i dokończyć to koło domu, bo jak wczoraj mówiłem, urwał mi się pasek, dzisiaj już jest, wczoraj też był zresztą, ale ładowania i tak nie ma i muszę alternator oddać do regeneracji, także bez zbędnego przedłużania lecimy dalej. Jadę trójką, nie będę się odzywał, bo i tak nie będzie mnie słychać, także jazda. Pseudowiedzy się trochę przypycha. Ziemia taka jest trochę wymieszana, nie powiem, że nie, ale na środku, między tamtym a tym i no, na środku uchwytu do wału brakuje jednego zęba, bo zostaje taki właśnie niedorobiony jeden. Fajna łapa, pazurek się lekko przypcha, to później cały kultywator nie chce już stoić. Wiadomo jak to jest, tak to wygląda. Ruszone trochę. Jakby było większe zagęszczenie, byłoby o wiele lepiej, no ale... I Władek miałby ciężko, bo ma dużo ciężej z tym kultywatorem niż z pługami i czwórkami, tymi podrywkowymi. Tak, Ernest to może potwierdzić. Ze swoim kultywatorem też ma ciężej jak z tymi pługami. No co, przejadę jeszcze raz i będę go kończył. Tak, na razie jedziemy. Trochę więcej dołku się zapycha. Pierwszy przejazd, jak taki rok pamiętacie, było naorane tego dużo darna. Też było tak jak tutaj zawalone. Jak się mogę teraz wyskakać ten przejazd jeden, to o cię panie. Nie zapychałem teraz. masakra. Meksykańska masakra. Meksykańska, nie wiem, jak to było. Głęboko to chyba nie robi, nie wiem, nie sprawdzam. O, dzisiaj wajcha już odbija i bardzo mnie to cieszy, nie wiem, czy wczoraj ten pług był za ciężki i to nie chciało odbijać tak jak powinno, czy po prostu olej już był trochę tak nagrzany i... No co, to ja tego vloga kończę. Dzięki za oglądanie, zapraszam na następne. Nie wiem, kiedy ten vlog będzie, może pomiędzy vlogiem ze żniw od Ernesta, a może później. Także dzięki za oglądanie, na razie.